Jeluna, jak te dziecka śmiecą, zawsze po długim sobie to samo. Widzisz to? Śmieci, łogryski, puste bryksy po piciu. A dziś rano cały korytarz był czyściutki i zaś cała robota od nowa. Nie mogłaś ci sobie dziecko innej roboty znaleźć na sprzątaniu tej zapchanej szkole. O matko, i my zaś to wszystko musimy sprzątnąć. Ja. I tak codziennie, rozumiesz? Dzień świstaka. Taki nauczyciel ma dobrze, nie? Weźmiesz tam ten dziennik pod pacha, nie? I pójdzie na lekcja. Tam pogoda trochę, kawka sobie pije, dychnie pod dyżurze, no i po robocie. Tak lekko to chyba nie mają, przecież nie każdy się nadaje do tego zawodu. Dziecko, już tyle lot tu robię, że sum mógłby pobrudzić każdą lekcję. Każdą? No każdą, taki polski na ten przykład. Przecież po polsku, no to od dziecka godą, nawet dużo, to godąłby to samo, ile za pieniądze. A matematyka? Tam trzeba umieć liczyć. No, jak się liczy, żeby do pierwszego skończyło, to żadna matematyka człowiekowi nie straszna. A religia? Religia? No to najprościej. Wy, październiku, rzekosz bajtlami różaniec, w grudniu są roraty, a w maju nabożeństwo majowe. A w styczniu? W styczniu modlitwy za zdrowie naszych kochanych nauczycieli. No to rzeczywiście nie trudne. A kasa z tego niezła, nie? Widziałam te auta zaparkowane przed szkołą. Auta są uczniowskie. Nauczycielskie stoją u nas, w dyżurce. Dyżurce? No wikryszy i jubilat składak. No to się wie, kiepsko wiedzie biedaką. No i zawsze tak było. Rozumiesz, przed wojną to było chciało żenić się z nauczycielką. Czytałem taką książkę, że w taki jednej zakochał się bogaty dziedzic. Ale nie mógł się z nią ożenić, bo ona była biedna, jak ta mysz kościelna, rozumiesz? A on miał super fura. Kabriolet. A kaj, prawdziwa fura. Powóz i cztery konie. I tak się biedaczka przyjęła, że trafała w szkole drąg i umarła. A rzeczywiście biedny. A nie bardzo, wiesz, przyzwyczaili się jak bakterie do antybiotyków. A dzisiaj dzień nauczyciela, no to jej studenci pewnie przyjdą. Dwa razy do roku no przychodzą, dzisiaj i na Boże Narodzenie. Czemu idą dwa? A ty myślisz, że z ich emerytury, no to na więcej biletów autobusowych styką. Ale też będzie wspomnień. Chyba im trochę żol tych drobnych lot. Na pewno im żol. Tak sobie myślę, nie? Że ten zawód nauczyciela taki podobny do naszego, nie? My pilnujemy porządku w szkole, a oni uczą porządnego życia, nie? I uczą tych zasad moralnych, tego wszystkiego. Ja, ale bracie już musimy, bo zaraz dzwonek będzie dziecka się na lekcję zleciał. Ja to pójdę, bo jeszcze musimy w bibliotekę sprzątać. Chodź.